Tematyka płatności online jest tematyką, która wraca cyklicznie do polskiej gospodarki. Pomimo tego, iż Polacy coraz chętniej wybierają te rozwiązania, jednak jest sporo jeszcze miejsca do popisu. Dlatego tutaj chciałbym porozmawiać na ten temat, jak również na temat samej firmy AutoPay Mobility z naszym gościem, pan Miłosz Kurzawski, zarządzający AutoPay Mobility. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Miłoszu, chciałbym zacząć od takiego, można powiedzieć, podstawowego wątku, który przewija się przy tej tematyce. Jak zmienia się stosunek Polaków do gotówki i czy w związku z obecną pandemią widać jakiś wzrost płatności online? Zdecydowanie ten trend wzrostowy był już też przed pandemią, gdzie obserwowaliśmy bardzo szybko rosnący udział płatności online czy płatności kartą. W zasadzie jesteśmy chyba pierwszym krajem na świecie, gdzie osiągnęliśmy prawie że 100% zbliżeniowych terminali płatniczych i te płatności zbliżeniowe są u nas bardzo popularne. Coraz chętniej korzystamy też z usług subskrypcyjnych w internecie. Natomiast sama pandemia jeszcze przyspieszyła ten rozwój. Raz, że przekonała wielu klientów, którzy podczas lockdownu siedząc w domu robili zakupy online, którzy kupowali online. Dwa, że też powstały nowe branże. De facto teraz widzimy po pandemii, że medycyna stała się e-medycyną, że sklepy spożywcze stały się też e-sklepami spożywczymi, sklepy budowlane stają się e-sklepami budowlanymi, stąd też mamy ten rozwój pchany z dwóch stron. Raz, że rozwijają się nowe branże, powstają nowe sklepy, możemy płacić w nowych miejscach, a dwa, że klienci po prostu coraz chętniej z tego korzystają. Klienci też nauczyli się, że to jest bezpieczne, nauczyli się z tych rozwiązań korzystać. Widzimy, jak bardzo dynamicznie rozwija się nasz polski standard płatności BLIK, jak chętnie też sięgamy po karty, więc zdecydowanie my też jako AutoPay, który jest częścią grupy Blumedia, widzimy bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o transakcje online. Natomiast też jako sam AutoPay widzimy wzrost tych transakcji online w świecie offline, ponieważ my dostarczamy płatności dla, powiedzmy, sektora mobility, dla autostrad, dla parkingów czy dla myjni samochodowych. I tam de facto łączymy świat offline z online. Dostarczamy płatności online do świata offline i te wzrosty też widzimy bardzo mocne. My mniej mimo wszystko przeżyliśmy tą pandemię, chociaż jesteśmy związani mocno z sektorem transportowym, który cierpiał bardzo mocno przez lockdown. Natomiast nasze rozwiązania były nieco lepiej niż cały rynek. No i też bardzo szybko po pandemii wróciliśmy do poziomów sprzed pandemii, więc jak najbardziej widzimy bardzo duże wzrosty i dużą popularyzację płatności online. Wspomniał pan, że zauważyliście rozwój zarówno płatności online, jak również też offline. Czy nie uważa pan, że trochę jednak to się wyklucza wzajemnie, ponieważ jakby wzrost zainteresowania płatności online powoduje, że klient jednak odchodzi od tych sklepów stacjonarnych? Myślę, że tak, jak najbardziej, natomiast też powstaje wiele nowych nisz, powstaje wiele nowych miejsc, gdzie te światy offline i online zaczynają się przenikać. Jeszcze do niedawna mieliśmy bardzo mocne rozgraniczenie na świat online, świat offline, gdzie mówiliśmy o sklepach e-commerce, sklepach typowo internetowych i sklepach offline'owych, gdzie kupowaliśmy stacjonarnie. Dzisiaj to się w zasadzie przenika. Każdy sklep jest omni-channelowy, każdy sklep jest internetowy, w zasadzie stacjonarny. Natomiast też widzimy mocną digitalizację w sektorach, które były typowo offline, jak na przykład infrastruktura drogowa. Bardzo mocno digitalizują się płatności w świecie autostrad, bardzo mocno widzimy rozwój na stacjach benzynowych. Też pandemia, trochę ta obawa przed kontaktem fizycznym powoduje, że coraz chętniej zamieniamy raz, że gotówkę na płatności karty, płatności online, ale dwa, że też bardzo chętnie klienci poszukują rozwiązań, które pozwalają im zapłacić w sposób w pełni bezdotykowy, a najchętniej w pełni automatyczny. Część klientów, zwłaszcza tych osób, można powiedzieć, starszej daty, jak również też część osób młodych, obawia się płatności bezgotówkowych. Jakie są realne zagrożenia takich płatności? Czy widzi pan takowe? Oczywiście one są, natomiast tutaj chyba najważniejsza jest kwestia edukacji. Szczególnie osoby starsze są narażone na różnego rodzaju phishingi, o których słyszymy regularnie. Banki komunikują do swoich klientów, żeby sprawdzali, czy jest ta mała kudeczka w pasku adresowym, żeby weryfikowali, czy wiadomość, którą dostają, pochodzi z wiarygodnego źródła. Więc oczywiście są takie zagrożenia i tego się nie wystrzegamy. One będą. Cały czas ktoś tam będzie czytał na nas, będzie mógł próbować, co tam wydać. Oczywiście słyszymy, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko pogoda
i oszczędność czasu zaczyna wygrywać z tą obawą. My też widzimy bardzo ciekawe wnioski, ponieważ jeszcze do niedawna mieliśmy taki trend, że wielu naszych klientów, nasze rozwiązanie opiera się na transakcjach z karty płatniczej lub bezpośrednio z konta. My widzieliśmy pewien trend, który klienci chętnie korzystali z naszych rozwiązań, ale zaraz po skorzystaniu z naszych usług odłączali kartę płatniczą, bojąc się właśnie wycieku danych, bojąc się jakiegoś phishingu. Teraz ten procent zdecydowanie zmalał, klienci coraz mniej chyba się obawiają. Też się przekonali, pandemia też trochę zmusiła, te płatności online w trakcie lockdownu pozamykane sklepy, więc wydaje mi się, że mimo wszystko dla branży online, dla branży płatności w internecie i sklepów e-commerce'owych, pandemia mimo wszystko była dosyć łaskawa. Natomiast należy pamiętać, że branże, które zostały dotknięte przez pandemię, to jest trochę tak, jak gdyby dzisiaj wszystkie firmy działające na rynku e-commerce straciły dostęp do internetu, więc w tym przypadku to pomogło na pewno. Mamy też programy, które pomagają to popularyzować. Tak, mamy Polskę bezgotówkową, która na bardzo preferencyjnych warunkach dostarcza terminale płatnicze do płatności kartą. W zasadzie dzisiaj zapłacić kartą możemy już wszędzie. Dzięki temu programowi możemy zapłacić w dużym sklepie, możemy zapłacić w małym sklepie, ale możemy też zapłacić na przykład na targowisku. Więc wydaje mi się, że jest to też naturalne, że coraz więcej ludzi po prostu zaczyna płacić kartą, a pandemia tylko w tym pomogła. Osoby młode, na pewno młodsze niż wspomniane wcześniej osoby starszej daty, one mogą być bardziej odporne na wszelkie próby wyłudzenia danych, jak chociażby phishing, o których Pan wspomniał. Natomiast jest pewien trend, można go nazwać, który jest nastawiony, można powiedzieć, wrogo do wszelkiej próby jakiejś inwigilacji. I proszę powiedzieć, czy ewidencja płatności, która występuje właśnie w tych transakcjach bezgotówkowych, faktycznie pozbawia nas tej prywatności i osoby, które chciałyby zachować tę prywatność, są zmuszone do ucieczki w stronę gotówki? Ja myślę, że to jest też zagadnienie, którego się całkowicie nie wyzbędziemy. Zawsze pozostanie jakaś część, jakiś procent naszego społeczeństwa, który tą gotówką będzie płacił właśnie z obawy przed tym. Panie redaktorze, to jest też tak, że mamy część osób, które bardzo chroni swoją prywatność i popełnia się na RODO, na przykład dlatego bardzo unikają miejsc, które są monitorowane. Tego się nie wyzbędziemy, natomiast myślę, że nie, że takie obawy dotyczące prywatności przez większość społeczeństwa już zostały zapomniane. I powtórzę to jeszcze raz. Oszczędność czasu i wygoda jest przekonującym argumentem dla wszystkich grup, które może się bały tej prywatności, natomiast na pewno jakaś część społeczeństwa, która się tego boi, pozostanie. Dlatego gotówka raczej nie prędko zostanie w pełni wyeliminowana. A proszę powiedzieć, jaki jest wpływ płatności bezgotówkowych na całą gospodarkę? Myślę, że w czasie postpandemicznym i w pandemii trochę to uchroniło gospodarkę, bo mieliśmy lockdown, mieliśmy pozamykane sklepy, więc całość transakcji przeniosła się do internetu, więc ten spadek obrotu gotówkowego w sklepach mimo wszystko nie był aż na tak drastycznym poziomie, jakby mógł być. Dzisiaj już widzimy, że przez tą pandemię, powiedzmy, przechodzimy trochę suchą stopą, że nie jest wcale tak źle. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest to, że powstają nowe branże, to co też powiedziałem na początku. Branże, które bardzo mocno chroniły się, powiedzmy, przed internetem, przed przejściem do internetu, dzisiaj w tym internecie są i bardzo szybko się zaadaptowały, jak medycyna, sklepy budowlane czy sklepy spożywcze. Wydaje mi się też, że powstaje wiele nowych inicjatyw, że to, że tak bardzo teraz przechodzimy do świata online, że wiele firm pracuje albo w modelu pełnym zdalnym, albo w modelu hybrydowym, tak naprawdę pokazuje, że jesteśmy w stanie pracować i sprzedawać gdziekolwiek na świecie, więc też nasze sklepy czy płatności online widzą, że sklepy, jak można łatwo wyjść za granicę, także wydaje mi się, że mimo wszystko ten wpływ będzie pozytywny w długiej perspektywie. Powstają zupełnie nowe inicjatywy, cały czas digitalizują się coraz to nowe obszary, więc wydaje mi się, że wpływ będzie pozytywny. Teraz chciałem przejść do tematu, który szczególnie dotyczy Państwa firmy, dokładnie AutoPay, czyli bezstykowa metoda płatności za przejazd autostradami. Gdyby Pan mógł trochę więcej powiedzieć, czym jest ta funkcja? To nie są tylko autostrady. My staramy się jako AutoPay budować cały system do bezgotówkowych i bezdotykowych transakcji w pełni automatycznych. My zaczęliśmy przed pandemią, natomiast pandemia pomogła nam w rozwoju biznesu ze względu na charakterystykę rozwiązań, jakie dostarczamy. Staramy się budować cały ekosystem, w którym łączymy
klienta końcowego, czyli w naszym przypadku kierowcę, czy to kierowcę flotowego, czy kierowcę indywidualnego, z infrastrukturą, która dotychczas nie była online. Tak? Na dzisiaj online możemy kupić już opony, możemy kupić ubezpieczenie, czy nawet cały samochód w przypadku niektórych marek, a jednocześnie nie mogliśmy zapłacić online na autostradzie, czy nie możemy zapłacić w pełni online na parkingu galerii handlowej. Tak narodził się pomysł na AutoPay. My rozpoczęliśmy pracę z koncesjonariuszem A1 mniej więcej 2 lata temu, gdzie spróbowaliśmy dostarczyć rozwiązanie pilotażowe, montując na autostradzie A1 kamery i dostarczając dla klientów aplikację. W naszej aplikacji klient podaje numer rejestracyjny swojego pojazdu, w zasadzie korzysta w pełni automatycznie z płatności. Po prostu podjeżdża kamera rozpoznaje numer rejestracyjny, następuje otwarcie szlabanu i transakcja. Po pandemii widzimy, że te rozwiązania bezdotykowe i w pełni automatyczne są coraz bardziej popularne. Dlatego też teraz mierzymy się z tym, czy wdrażamy rozwiązania na parkingach, wdrażamy rozwiązania na myjniach automatycznych, wdrażamy rozwiązania w restauracjach drive-thru, gdzie klient po prostu podjeżdża i w zasadzie bez kontaktu z nikim w sposób w pełni automatyczny może zapłacić bez pobierania biletu papierowego, czy bez kontaktu na przykład z pracownikiem restauracji drive-thru, który tak naprawdę tylko za okienko wystawia paczkę z jedzeniem i nie musi mieć z nim w ogóle kontaktu. Budujemy cały ekosystem w oparciu o infrastrukturę drogową, którą digitalizujemy i jednocześnie próbujemy też docierać do klienta. Dlatego też ja bardzo podkreślam słowo ekosystem, a nie aplikacja. Dlatego, że nasza aplikacja jest tylko z jednym ze źródeł, w których klienci mogą skorzystać z naszego rozwiązania, natomiast współpracujemy z wieloma firmami, jak banki czy firmy dostarczające aplikacje nawigacji, gdzie z tego rozwiązania też można korzystać, po to po prostu, żeby klientowi było jak najłatwiej do tego świata wejść. Czy nie obawiają się Państwo tutaj takiej sytuacji, czy też może niechęci części osób do korzystania z takich rozwiązań, chociażby właśnie przez fakt, że to wszystko dzieje się w pewien sposób automatyczny, czyli jakby nie ma tego potwierdzenia, które w momentu, w którym jakby klient, czy też osoba korzystająca właśnie z tego ekosystemu potwierdzałaby faktycznie dokonanie tego zakupu. Jakby ten sam podjazd mógłby generować koszty, które osoba zdawałaby sobie sprawę dopiero w momencie, kiedy otrzyma za nie rachunek. Oczywiście jest to problem, z którym my się mierzymy. Regularnie robimy badania z naszymi klientami, którzy coraz chętniej korzystają z płatności automatycznych, ale jest to jeden, ci, którzy nie korzystają, jest to jeden z głównych powodów, dlaczego nie korzystają. Natomiast tutaj pandemia, popularyzacja tych rozwiązań bezdotykowych, alerty, żebyśmy się unikali, żebyśmy chodzili w maseczkach, żebyśmy nie dotykali, żebyśmy odkrywali ręce, mimo wszystko bardzo pomaga, bo klienci swoje bezpieczeństwo i wygodę stawiają ponad te obawy, które mają o te automatyczne płatności. To też jest jakby istotne, że w dowolnym momencie tą usługę można zawiesić. Tak? Mamy całkiem sporo grono klientów, którzy korzystają z naszych usług i de facto włączają nasze usługi w momencie, jak chcą z nich skorzystać. Są na przykład kierowcy, którzy raz w roku jadą nad morze albo w góry na wakacje. Oni de facto przez 11 miesięcy w roku nie korzystają z tego rozwiązania, włączają je tylko w momencie, w którym jadą na wakacje, wracając z wakacji je wyłączają, więc my też staramy się klientów pytać i tak budować nasze rozwiązanie, żeby ono było dobre dla wszystkich, żeby ci, którzy mają pewne obawy, mogli je minimalizować i to rozwiązanie też wyłączyć i mieć kontrolę nad tymi nad wydatkami. Jakie mają Państwo plany rozwoju na najbliższe miesiące czy też lata? Bo wiemy, że obecnie znajdujemy się w pandemii związanej z koronawirusem, natomiast ta pandemia, miejmy nadzieję, kiedyś, być może wkrótce, się zakończy. Jakie Państwo właśnie dalej mają plany rozwoju? Oczywiście dalej koncentrujemy się na rynku polskim, gdzie oprócz płatności za autostradę już za chwilę dostarczymy w tym samym modelu w pełni bezdotykowym płatności na parkingach, na parkingach zamkniętych, czyli tam, gdzie są szlabany. Dostarczymy też płatności na stacjach benzynowych, dostarczymy płatności dla ładowarek do aut elektrycznych, czy też wspomniane w płatności na myjniach, czy na drive-thru. To jest jakby jeden element. Mieliśmy nadzieję na pokrycie 100% sieci autostrad w Polsce, natomiast jak wiemy, przetarg na Bidotolink, co jest zaskakujące, ze strony rządowej został odwołany i przeniesiony rozwiązanie, czy budowanie nowego rozwiązania na kolejny rok. Natomiast to są te tematy, na których skupiamy się na rynku polskim i bardzo mocno skupiamy się też na ekspansji zagranicznej. Mimo wszystko pandemia, przejście do świata online bardzo w mojej opinii przyspieszy globalizację, bardzo ułatwia wyjście za granicę. Dlatego też mamy w planach być w przyszłym roku już obecni na całym rynku, powiedzmy, Europy Środkowo-Wschodniej.
tak żeby umożliwić polskim kierowcom w przyszłym roku dojazd na wakacje autem z Polski do Chorwacji w sposób pełni automatyczny, gdzie wszędzie zapłaci w sposób pełni automatyczny za autostrady, bez kupowania winiet w postaci naklejki na szybę, gdzie w pełni automatycznie też zapakuje paliwo na stacji, czy to w Czechach, czy w Austrii, czy w Słowenii, żeby po prostu cała podróż przebiegła dla kierowcy w sposób pełni automatyczny, w taki sposób transparentny, gdzie w zasadzie tylko i wyłącznie zdaje wyliczenie po transakcji. Taka jest nasza strategia na najbliższe lata. Bardzo chcielibyśmy zbudować standard na region. To się też dzieje, bo w przypadku autostrad Słowacy, Czesi i Austriacy planują zbudowanie jednego wspólnego standardu dla poboru opłat za e-winiety. Wiemy też, że Słowenia i Chorwacja przygotowuje się do postępowań przetargowych wprowadzających albo e-winiety, albo videotoli, bo mamy różne systemy autostradowe. Więc bardzo mocno wierzymy, że w perspektywie najbliższych 12-18 miesięcy będziemy w stanie podróżować swobodnie w naszym regionie, na południe, czy też do naszych sąsiadów, do Niemiec i płacić tam za infrastrukturę kołodrogową w sposób automatyczny. Panie Miłoszu, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Jest to niezwykle potrzebny wręcz projekt, ponieważ każdy z nas miał sytuację, gdzie na co dzień korzysta z karty czy właśnie płatności online, natomiast jest zmuszony w określonych sytuacjach, czy to przy płatności za parking, czy za mainie, jednak tę gotówkę posiadać. Także dziękuję raz jeszcze. Miłosz Kurzawski, zarządzający AutoPay Mobility, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.